Środki, które otrzymaliśmy od Państwa, będą przeznaczone na prezenty świąteczno-noworoczne. Część pieniążków została już wydana na fundacyjne Mikołajki. One miały miejsce w grudniu. Ponad 100 osób wzięło udział w naszych Mikołajkach i dzieci były przeszczęśliwe, otrzymały cudowne prezenty, zarówno dzieci z niepełnosprawnością, jak i rodzeństwo. Pozostałe środki, za które jesteśmy niezmiernie wdzięczni, będą wykorzystane na wyjazd edukacyjny z aktywizacją zawodową i z włączeniem społecznym dla naszych troszeczkę już starszych podopiecznych. Fundacja przede wszystkim wspiera dzieci z niepełnosprawnością, dzieci z zespołem Downa, ale również z innymi dysfunkcjami. Wspieramy je pod kątem edukacyjnym, uczymy aktywizacji zawodowej, włączenia społecznego, staramy się, aby były częścią naszego społeczeństwa, aby odnajdowywały się w nich na miarę swoich możliwości w taki sposób, jaki najlepiej potrafią. Działamy od ponad 10 lat, staramy się, aby dzieci były zaopiekowane edukacyjnie. Mamy przedszkole od 2 lat, współpracujemy z szkołami podstawowymi w Gdańsku i Rumi, gdzie mamy klasy z edukacją włączającą. No i teraz zajmujemy się również aktywizacją zawodową osób z zespołem Downa, gdzie staramy się je włączyć w środowiska zawodowe. Pracują w teatrze, w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim i Teatrze Muzycznym w Gdyni w charakterze obsługi widza, ale również szukamy innych miejsc pracy dla nich, w których mogliby pracować, czuć się potrzebni, czuć się częścią społeczności i po prostu być tak jak każda osoba dorosła, potrzebna i wartościowa. Fundacja tak naprawdę ma prawie już teraz 200 dzieci. Są to dzieci przede wszystkim z Trójmiasta, ale także z całej Polski. Przyjeżdżają do nas na turnusy edukacyjno-rehabilitacyjne. Mamy też dzieci, które przyjeżdżają spoza granicy, spoza naszego kraju. Pracujemy z niektórymi dziećmi zdalnie, online, tego nauczyła nas pandemia, czyli staramy się wspierać jak najszerzej jest to możliwe. Fundację przede wszystkim można wesprzeć spłacając na konto darowizn, które jest dostępne na stronie internetowej, ale również przez 1,5%, które Państwo możecie w swoich zeznaniach podatkowych ująć. Numer KRS 441123. Będziemy bardzo wdzięczni. Wszystkie środki, które zbieramy, są rzetelnie rozliczane, sprawozdania finansowe dostępne publicznie i środki pozwolą nam na realizację tak ważnych dla nas projektów.